Siema, dzisiaj obsypujemy ziemniaki. 60 jest właśnie na docieraniu, dlatego takie lekkie prace wykonujemy. Ziemniaków nie jest za dużo tam, aby dla siebie. Jakoś może po mistrzostwu to obredlone przeze mnie nie będzie, bo trochę ciężkawo jest mi ustawić obsypnik i pilnować ustawienia obsypnika jedną ręką, ale może jakoś to wyjdzie. Mam nadzieję, że chociaż 60 nie będzie za głośno i będzie mnie słychać. Z obsypnika są odjęte boczne rebła, żeby szło w ślad za sadzarką, a nie... Bo nie da się aż tak równo zasadzić, żeby pasowały dobrze, a tak to, jak już ziemniaki zaczęły kiełkować, to pogarsza sytuację, bo zruszy redlinę za mocno, bo ją przestawi całkowicie. Wtedy jest bez sensu robota. Dobra, pierwszy przejazd za nami. Tutaj ogólnie jest też kukurydza obok tych ziemniaków zasiana. Zresztą nawet wyjdę zobaczyć, jak tam kiełkowanie się odbywa. Tej kukurydzy. Tylko opuszczę. I niech 60 chodzi, niech się dociera. Tak jak mówię, są boczne te redła odjęte, żeby dobrze pasowało w ślady po sadzarce. Poszukamy, czy gdzieś ta kukurydza jest. Czy ktoś planuje wychodzić, czy nie. W tym roku, o, jest kiełek. W tym roku głębiej siał następny. Głębiej siał i trochę więcej tej wilgoci złapało. Tym bardziej, że zaraz po siebie kukurydzy poszły ufite deszcze. Boję się, żeby nie wygrzebać za dużo. O, jest następna. O, i tu następna. Ta akurat nie wyszła. Ta kukurydza. Ale tu dalej chyba będzie kukurydza czy ziele. Zaraz dogrzebiemy. Ziele być. To było ziele. Tu jest kukurydza. To jednak była kukurydza. Obłamał się ten. Ale już ładnie zaczyna kiełkować, zasypujemy to, co jest. Niedługo powinna się pokazać na wierzchu. Razem z ziemniakami tutaj jest hektar, 1,5 hektara. Ale odeszło trochę na ziemniaki. Ale tych ziemniaków to nie jest za dużo, aby dla siebie. Dobra, jedziemy. Do 60 mam założone haki CBM. Kupiłem kompletne belki z hakami od razu gotowe.
bo stare belki od 60 były tak wytłuczone, że to nie miało większego sensu. A teraz mi łatwiej jest sprzęgać maszyny. Mam też przerobioną dźwignię od podnośnika, żeby wystawała bardziej do przodu, bo za nisko jest oryginalny rozdzielacz, dźwignia podnośnika, żeby do niej dosięgnąć lewą ręką i miałem problemy. A teraz sobie to jak przerobiłem, nie mam żadnego problemu, elegancko jest. Joystick, która też jest na lewej stronie. Ja mam wygodnie, tata się przyzwyczaił. Nie ma co narzekać. Nie wiem, czy nie rozkręcić już. No chyba jednak jest wyszło. Może też. Akurat nie lubię ja za bardzo obrędzać ziemniaków, ale ktoś to musi robić. Teraz sadzimy drugi rok z rzędu ziemniaki. Była paroletnia przerwa. Ale teraz znowu zaczęliśmy sadzić. Wiadomo, nie żeby sprzedawać, tylko aby dla siebie było. Zawsze wiemy, co było dane pod tego ziemniaka, żeby on urósł. Nie sama chemia, tylko... Na początku pola widziałem nawet jednego ziemniaka na wierzchu. Czyli już coś tam pokiełkowało. Tu nawet jeden się pokazał. Tu następny. Zaczynają wychodzić. Pokazują się nam. Jutro będę wyrzucał obornik z obory na pryzmę. Myślę, że też coś się nagra.
roku naprawdę fajnie się obsypują w porównaniu do tamtego. W tamtym roku to tak sucho było, że nie mogłem nawet wbić obsypnika. To porażka była. A w tym roku naprawdę jakoś fajnie idzie. W miarę. Kamienie tu zostały na następny raz, żeby jak będę przyjeżdżał obsypywać, muszę pamiętać, żeby łyżkę wziął, pozbierać cokolwiek.